Przyjaciele, chciałbym zabrać wam chwilę, by opowiedzieć o bardzo interesujących wydarzeniach, jakie ostatnio mną poruszyły. O wydarzeniach, które mają głębokie znaczenie prorocze. Poświęćmy trochę czasu, by przyjrzeć się pewnemu wyjątkowemu przesłaniu, właśnie zamieszczonemu w internecie. Jest to szczególne przesłanie od papieża Franciszka do zgromadzenia kaznodziejów charyzmatycznych i zielonoświątkowych. To apel wołający o zjednoczenie, czy też raczej połączenie się na nowo z Kościołem rzymskokatolickim. To zaproszenie, aby stać się jednym. Uważam, że ma to wielkie znaczenie. Nie jesteśmy w stanie teraz pokazać całego filmu, lecz umieściliśmy go na naszej stronie Amazing Facts. Ja jednak pragnąłbym pokazać wam pewne wyjątkowe momenty i wskazać ważne miejsca, które mogą przyciągnąć waszą uwagę. Przejdźmy teraz do filmu. Wierzę, że Bóg przyprowadził mnie na tę konferencję w duchu Eliasza. Pozwólcie, że wyjaśnię. Jeśli przyjrzycie się uważnie, duch Eliasza spoczywał na Janie Chrzcicielu, aby zwrócić serca synów ku ojcom. Przerwijmy tutaj. Za chwilę usłyszymy osobisty apel papieża Franciszka. Jednak dla mnie istotniejszym jest to, kim jest ów biskup Tony Palmer. Bardzo barwna postać. Wydaje się mieć osobisty związek z papieżem oraz być jego wysłannikiem. Jest kimś w rodzaju mediatora. Nie jest formalnie katolikiem, lecz anglikaninem. Jego własna posługa koncentruje się szczególnie na wprowadzaniu jedności między kościołami. Nie ma znaczenia, że pojawia się na tym zgromadzeniu jako charyzmatyk, ale robi wszystko, by zbliżyć do siebie kościoły. Ewenementem jest przedstawienie siebie jako proroka Eliasza, przychodzącego z wieścią o przeprowadzeniu z powrotem dzieci do ojców, a ojców do dzieci. To poselstwo jedności. Uznaje ono za marginalne znaczenie różnic doktrynalnych. Możecie posłuchać i zobaczymy, jak to odbieracie. I żeby zwrócić serca ojców ku synom, żeby przygotować drogę dla Pana. I wiemy, że proroctwo zawsze ma podwójne wypełnienie. I wiemy, że Eliasz pojawi się też przy powtórnym powrocie Jezusa. Zrozumiałem, że duch Eliasza to duch pojednania, aby zwrócić serca do siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Wiemy, że przez pierwsze 1000 lat był jeden kościół, kościół katolicki powszechny. Katolicki oznacza powszechny, a nie rzymski. Podnieś rękę, jeżeli narodziłeś się na nowo i jesteś katolikiem. Nie chciałbym wywołać szumu, ale taka jest prawda. Słowo katolicki formalnie oznacza powszechny. Jednak to, co tu widzieliście, skupia się na przemyślanej korzyści. Różnice między katolikami a protestantami mają zostać przełamane. Idźmy dalej. Odbierz, co należy do ciebie. Jesteśmy katolikami. Potem nastąpił podział pod koniec pierwszego tysiąclecia, kościół prawosławny, wschód, zachód, dwa kościoły. 500 lat później mamy protest Lutra i trzy kościoły. Trzy denominacje, nie trzy kościoły. I od czasów protestu Lutra 53 tysiące denominacji. Widzicie, co się dzieje? Jego odwołanie się do protestu Lutra, w rzeczywistości ruchu protestanckiego czy protestanckiej reformacji, to określenie owego protestu mianem czegoś w rodzaju rebelii czy protestu jednego powątpiewającego mnicha. Ale tak naprawdę był to ruch opierający się na mnóstwie różnic teologicznych. Popatrzmy dalej. Zrozumiałem, że różnorodność pochodzi od Boga, ale podział jest czymś diabelskim. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest to bardzo znaczące i kłopotliwe. Różnorodność jest cudowna i pochodzi od Boga, ale podział od szatana? Widzicie, to po części nieprawda. Nie zawsze podział pochodzi od diabła. Biblia mówi, że Słowo Boże dzieli. Jest ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Jezus powiedział, nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Paweł mówi, musimy wyjść i oddzielić się. I kiedy apostołowie w swoich czasach stawali po stronie prawdy, pojawiał się podział pomiędzy nimi a wielkim kościołem. Podobnie, kiedy w ostatnich dniach opowiemy się po stronie prawdy, zostaniemy okrzyknięci nie tylko tymi, którzy wprowadzają podziały, ale również posłańcami diabła.
Zgadzam się z tym, co było mówione na temat chwały. Chwała, którą miał Ojciec i przekazał ją Jezusowi. Chwała, czyli obecność Boża. Czym jest odnowa charyzmatyczna? To wtedy, kiedy doświadczamy Bożej obecności, a On powiedział, daje im chwałę dla bardzo praktycznego celu, aby byli jedno. Bo to chwała sprawia, że jesteśmy razem, że trzymamy się razem, a nie doktryny. Powiedział on, to chwała spaja nas razem, a nie doktryny. Nie wiem, czy wspomniałem wcześniej, że biskup Tony Palmer jest również charyzmatykiem. Mówi językami i popiera ten ruch. A sam ruch charyzmatyczny jest zjawiskiem bardzo interesującym. Tak naprawdę jest to forma spirytualizmu, jaki wchodzi do kościoła chrześcijańskiego. Kładzie on większy nacisk na ducha niż doktrynę. I jeszcze jedna rzecz, jaką powinienem się podzielić w chwili, gdy mówimy o tym, kim jest Tony Palmer. Powiedział on zebranym, kiedy moja żona zobaczyła, że może być katoliczką i charyzmatyczką, i ewangeliczką, i zielonoświątkowcem, i będzie to z pewnością akceptowane w Kościele katolickim, powiedziała, że chciałaby na nowo połączyć swoje korzenie z kulturą katolicką. I tak zrobiła. Nie ma wątpliwości co do tego, jaki jest jego cel, skoro powiedział, że jego żona, wierząc w to, co wierzy i będąc tym, kim jest, łączy się z kulturą katolicką. To jest cel, kiedy wszyscy w obrębie świata chrześcijańskiego łączą się w kulturze katolickiej, czy też poprzez jej uznanie. Jeżeli zaakceptujesz, że Chrystus żyje we mnie, że jest we mnie Boża obecność i że obecność Boża jest w tobie, tylko tego potrzebujemy, a Pan poradzi sobie ze wszystkimi doktrynami, które mu pokażemy. Nie martwcie się o doktrynę. Przeklniemy wszelką doktrynę, gdy pójdziemy do nieba. Kochajmy się nawzajem. Jednak doktryny są bardzo ważne. Jezus powiedział, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Skoro Jezus wygłosił kazanie na górze, a ludzie byli zdumieni Jego doktryną, więc co mamy robić? Wyeliminować kazanie na górze? Dlatego, że powinniśmy kochać się nawzajem? A doktrynę odsuńmy na później? To jest jak mantra, możecie to usłyszeć ciągle i ciągle na nowo. Dlatego chrześcijańska jedność jest podstawą naszej wiarygodności, bo Jezus powiedział, że dopóki nie będą jednym, to świat nie uwierzy. Świat nie uwierzy, dopóki nie będziemy jedno. Podział niszczy naszą wiarygodność. I to strach trzyma nas w rozdzieleniu. Angielskie słowo strach, czyli fear, możemy rozwinąć jako akronim. Fałszywe dowody wyglądają na prawdziwe. Większość twojego strachu opiera się na propagandzie. To, co tu naprawdę słyszymy, oznacza faktycznie, nauki protestanckiej reformacji to propaganda, która wywołuje strach. I to jest złe. Nie obawiajcie się tej propagandy. Idziemy dalej. Dlaczego jest to związane z historią? Bo w 1999 roku Kościół rzymskokatolicki i Kościół protestancki luterański podpisały dokument, który zakończył protest. Luther wierzył, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę, tylko... Amen. Mała poprawka. Nie tylko Luther w to wierzył. To były dziesiątki tysięcy poświęconych chrześcijan, jakie pragnęły wrócić do Biblii. Wierzył w to Hus, wierzył Wycliffe, wierzył Tyndall, wierzyli wszyscy wielcy reformatorzy. To nie był wyłącznie Luther. Ale to nie wszystko. Kościół katolicki wierzył, że jesteśmy zbawieni dzięki uczynkom. I protest dotyczył właśnie tego. W roku 1999 stworzono następujący dokument. W kościele protestanckim mamy dużo takiej taniej łaski. Ludzie rodzą się na nowo, ale nie ma żadnego owocu w ich życiu. I skoro nie oczekujemy owocu, no to nie był on ważny. Nie wiązaliśmy go ze zbawieniem. Więc te dwa kościoły złożyły obie definicje. I teraz przeczytam fragment z oficjalnej strony internetowej Watykanu. Usprawiedliwienie oznacza, że Chrystus sam jest naszą sprawiedliwością, w której mamy udział w Duchu Świętym dzięki woli Ojca, zgodnie z wolą Ojca.
I teraz my, katolicy i protestanci, luteranie, wierzymy i wyznajemy, że przez łaskę, tylko dzięki łasce, przez wiarę w zbawcze dzieło Chrystusa, a nie ze względu na jakikolwiek wysiłek po naszej stronie, jesteśmy przyjęci przez Boga i przyjmujemy Ducha Świętego, który odnawia nasze serca i wyposaża nas i powołuje do dobrych czynów. Może to brzmieć tak, jakoby tak właśnie wyglądał protest Lutra. Luter nie protestował przeciwko jednej nauce. Na drzwiach kościoła w Wittenberdze przybił listę 95 tez, jakich dotyczył protest. Tu jest odniesienie do jednego tematu, ale to przecież nie dotyczyło tylko jednego tematu. Jak zauważacie, w języku, jakiego użyto, nie wypowiedziano się dość jasno, lecz ostrożnie. Katolicy poszukiwali sformułowania, które pomogłoby im porzucić to, w co wcześniej wierzyli, zamiast przyznać, że było coś nie tak z ich doktrynami. Ale nie skupiajcie się na tym specjalnie. Jednak nie wygląda to tak, jak to tutaj przedstawiono. To zakończyło protest Lutra. Bracia i siostry, protest Lutra skończył się. A wasz? W 1999 roku to zostało podpisane przez Kościół Luterański, Światową Federację. Potem, 5 lat później, metodyści podpisali to samo porozumienie, ale do dziś żaden kościół protestancki ewangeliczny nie podpisał tego porozumienia, żeby zgodzić się z naszymi siostrami i braćmi, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę dla dobrych czynów. I wierzę, że to jest coś, co musi się zmienić. To naprawdę zbija z nóg, kiedy mówi on, luteranie podpisali porozumienie i protest się zakończył. Metodyści podpisali to samo porozumienie, a teraz czekamy jeszcze na chrześcijan z kościołów ewangelicznych i zielonoświątkowych, by podpisali to samo porozumienie, a wtedy będziemy mogli stać się jednością. Protest reformacji zakończył się, już nie ma potrzeby protestować, bo żyjemy teraz w harmonii. To jest wyzwanie dla was. Więc protest skończył się 15 lat temu. I teraz będę trochę uszczypliwy, rzucając wyzwanie moim przyjaciołom, pastorom. Skoro już nie ma protestu, jak może istnieć Kościół protestancki? Łatwo zauważyć, dokąd to zmierza. Różnica pomiędzy protestantami a katolikami została usunięta i jest to ruch zmierzający w kierunku zaistnienia jednego światowego kościoła. To jest dokładnie to, o czym mówi proroctwo, co ma się wydarzyć przed powrotem Jezusa. Świat w tej chwili ma zostać przesiany. Przed przyjściem Chrystusa będą jedynie dwie grupy ludzi. Jedna, która będzie miała pieczęć Bożą i druga, która będzie miała znak bestii. Oczywiście, jeżeli istnieją 33 tysiące różnych denominacji chrześcijańskich, to musi wydarzyć się coś, co rozdzieli te dwie grupy na dwa obozy. Oto dlaczego, przyjaciele, widzimy, gdzie wypełnia się teraz proroctwo. Mamy tu taki rodzaj wypowiedzi, taki rodzaj wystosowanych apeli, aby skupić wszystkich razem w jedno zjednoczone ciało, gdzie doktryna ani Biblia nie odgrywają żadnej roli. Może teraz wszyscy znowu będziemy katolikami, ale zreformowanymi. Będziemy katolikami w sensie powszechnym. Już nie protestujemy. Nie spieramy się z Kościołem katolickim o doktrynę zbawienia. My głosimy tę samą Ewangelię. Czy głosimy teraz tę samą Ewangelię? Być może poczyniono pewne radykalne zmiany, jakie zaistniały od 1999 roku, o których nie wiem. Chcę wam podać kilka zasadniczych zmian, jakie wprowadziła protestancka reformacja. Biblia uczy, że nie powinniśmy oddawać chwały podobiznom. Tak brzmi jedno z 10 przykazań, a prawo Boże jest częścią Ewangelii. Kościół rzymskokatolicki mówi, że powinniśmy oddawać chwałę podobiznom. Biblia mówi, że wszyscy za wyjątkiem Jezusa są grzeszni. Kościół rzymskokatolicki uczy, że Maria była bezgrzeszna. Biblia uczy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi. Kościół rzymskokatolicki uczy, że Maria jest współorędowniczką. Biblia uczy, że ofiara Chrystusa na krzyżu została złożona raz i za wszystkich. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 27 wiersz. Kościół rzymskokatolicki uczy, że kapłan ofiarowuje Chrystusa na ołtarzu za każdym razem, kiedy prowadzi mszę.
Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie są święci w Chrystusie. List do Efezjan 1:1. Kościół rzymskokatolicki mówi, że święci i duchowni są szczególną uprzywilejowaną grupą w chrześcijańskiej społeczności. Biblia uczy, że wszyscy chrześcijanie powinni mieć pewne życie wiecznego. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 13 wiersz. Kościół rzymskokatolicki twierdzi, że nikt nie może mieć pewności, czy osiągnie życie wieczne. Biblia uczy, że nie powinniśmy żadnego przywódcy religijnego nazywać ojcem. Kościół rzymskokatolicki uczy, że możemy tak nazywać papieża i duchownych. I biskup Tony Palmer również jest nazywany ojcem. Biblia uczy, by nie modlić się, powtarzając w kółko to samo. Kościół rzymskokatolicki uczy, że należy się modlić Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, powtarzając je wielokrotnie. Biblia uczy, że powinno się wyznawać grzechy jedynie Bogu, ponieważ jedynie Bóg może wybaczyć grzechy. Kościół rzymskokatolicki uczy, że grzechy należy wyznawać kapłanowi. Biblia uczy, że przed chrztem człowiek powinien poznać Ewangelię, przekazania Chrystusowe, powinien wierzyć i pokutować. Kościół rzymskokatolicki uczy, że powinno się chrzcić małe dzieci, a jeśli umrą wcześniej, pójdą do piekła. Jego nauka wspomina o czyśćcu, odchłani, modlitwie za zmarłych, czego nie ma w Piśmie Świętym, gdyż ma to pochodzenie pogańskie. Między zasadami prawdy, za które protestanci oddawali swoje życie, przelali swoją krew, a tym, w co wierzą katolicy i niektóre kościoły ortodoksyjne, istnieją ogromne różnice w sensie teologicznym. Oczekuje się teraz, że potwierdzimy, że te prawdy nie są już dłużej ważne, że teraz kochamy się nawzajem, że to jest to, co powinniśmy określić mianem ewangelizacji. Ewangelizacja musi być oparta na prawdzie. Będę jeszcze o tym mówił, a teraz wróćmy do filmu. Zbawienie z łaski przez wiarę. Już nie protestujemy. To słowo tylko, o to słowo wspierano się przez 500 lat. Jest tam to słowo. Możecie przeczytać sobie. Protest się skończył. Protest się skończył. Więc pozwólcie, że pomodlę się. A potem pokażę wam pewne nagranie. Wierzę, że będziemy widzieli więcej ludzi, którzy będą szli i będą w duchu Eliasza pracowali w kościołach, aby zwracać serca ojców ku synom i serca dzieci ku ojcom, aby przygotować ludzi na przyjście Pana w tej posłudze pojednania. Musimy poświęcić na to tak wiele zasobów i energii, tak jak poświęcamy je ewangelizacji. Inaczej będziemy budować ściany bez fundamentu. Więc rzucam wam wyzwanie. Znajdźcie kogoś, kto buduje mosty i wspierajcie ją albo jego. Teraz pomodlę się. Jeżeli zgadzacie się z tymi słowami, powiedzcie amen. To jest modlitwa człowieka, który niedługo umrze. A kiedy masz umrzeć, to modlisz się na pewno najważniejszą modlitwą. Nie modlę się tylko za tych, ale też za tych, którzy będą wierzyć we mnie dzięki ich słowu, aby i oni wszyscy byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni też byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A chwała, którą mi dałeś, tę chwałę przekazuję im, aby oni byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Chwała niech będzie Ojcu. Amen. Część tej modlitwy Jezusa dotyczy, rzecz jasna, jedności oraz tego, że mamy być zjednoczeni. Jednak w Ewangelii Jana 17:17 powiedziane jest również: uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. To, co powinno nas jednoczyć, to Duch Boży, a On jest prawdą Bożą, nauką. Tak, tego dotyczą te słowa. A w Ewangelii Jana 16:13 w tej samej księdze jest napisane: gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. I to dzięki prawdzie uzyskamy jedność, przez doktryny. To jest to, co przybliża ludzi. Kiedy zbliżamy się do siebie przez biblijną teologię, przez doktrynę prawdy, jesteśmy bliżej siebie w Chrystusie, ponieważ Jezus jest Słowem, które stało się ciałem. Nie stajemy się sobie bliżsi poprzez odczucia, poprzez charyzmę, czy też w odczuwaniu chwały, kiedy jesteśmy ochrzczeni darem języków. Nie to jednoczy Kościół. Oto czym jest jedność, gdy odniesiemy się do Słowa Bożego, zobaczymy, że to prawda czyni nas wolnymi. Sądzę, że teraz przyszedł czas na tę część, w której wypowiada się papież.
Drodzy bracia i siostry, wybaczcie, bo będę mówił po włosku. Nie mówię po angielsku. Nie będę jednak mówił ani po włosku, ani po angielsku, tylko z głębi serca. Pierwsze, co pomyślałem, to widownia przeżyła szok, jak porażeniu piorunem, kiedy zobaczyła, że papież pojawił się na ekranie i że to rzeczywiście jest papież. To nie był list od papieża, lecz sam papież zwraca się bezpośrednio do tego zgromadzenia i jak to widać w tym przesłaniu, mówi on: wysłałem mojego przyjaciela, Tony'ego Palmera, z którym przyjaźnię się od dłuższego czasu z tą wiadomością. Myślę, że zastanawia nas, jaką rolę ten człowiek odgrywa w Watykanie i co to oznacza na przyszłość. I znowu pragnę zaznaczyć, większa część prawdziwych naśladowców Chrystusa nie jest członkami mojego Kościoła. Wierzę w to, że istnieją prawdziwi i szczerzy chrześcijanie w wielu denominacjach, a sam papież wygląda na wspaniałego człowieka. Przypomina mi mojego własnego dziadka. Wygląda jak mój dziadek, naprawdę. Jednak chciałbym upewnić się, że nikt nie został wprowadzony w błąd, odnosząc wrażenie, że to spotkanie jest swojskie i z serca płynące. Tak to tylko miało wyglądać. Bardzo możliwe, że ta wiadomość została przez kogoś napisana, że pewne rzeczy zostały przejrzane, że niektóre były na tyle nieistotne, że zostały usunięte. Myślę, że to przesłanie jest przemyślanym działaniem. Zostało zarejestrowane smartfonem, by wyglądało, jakby było przypadkowe. Oglądajmy dalej. W języku bardzo prostym, bardzo prawdziwym. W języku serca, który ma specjalne słownictwo, specjalną gramatykę. Prostą gramatykę. Tylko dwie zasady. Kochaj Boga ponad wszystko i kochaj innych. Bliźnich, bo to twoi bracia i siostry. Dzięki tym dwóm zasadom możemy iść naprzód. Oto jest zdanie, jakie słyszałem, kiedy jeździłem na ewangelizację na terenie kraju i po całym świecie. Mówiono: nie potrzebujemy dekalogu, nie potrzebujemy szabatu. I to jest prawda. 10 przykazań streszcza się w tym, by kochać Boga, kochać bliźnich. Przykazania zapisane są w sercu. Jednakże takich zdań używa się niekiedy, aby pomniejszyć istotę potrzeby przestrzegania Bożych przykazań. Tak więc to jest piękne i naprawdę zgadzam się z tym, że potrzebujemy kochać Boga, kochać bliźnich, ale nie służy to temu, by pomijać ważność dokładnego przestrzegania 10 przykazań. Idźmy dalej. Jestem tu z moim bratem biskupem, Tonym Palmerem. Przyjaźnimy się od lat. Powiedział mi o waszej konferencji, o waszym spotkaniu i to moja przyjemność, że mogę was pozdrowić. To pozdrowienie jest zarówno radosne, jak i nostalgiczne, pełne takiego wołania. Radosne, ponieważ cieszę się, że spotkaliście się, żeby uwielbiać Jezusa Chrystusa, jedynego Pana, modlić do Ojca i przyjąć Ducha. To mnie cieszy, bo widzę, że Bóg działa na całym świecie. A nostalgia to wołanie, tęsknota. Cóż, zdarza się, że na naszych obrzeżach, na przedmieściach są rodziny, które kochają się i rodziny, które się nie kochają. Rodziny, które spotykają się i rodziny, które rozdzielają się. I my jesteśmy, pozwólcie, że tak powiem, odseparowani. Tak więc mówi on głównie o tym, że pozdrawia, ciesząc się z tego, że się zebrali, by czcić Jezusa, ale robi to również w sposób pełen nostalgii i tęsknoty, jak zostało przetłumaczone z włoskiego: wracam myślą do tego, kiedy byliśmy jedną rodziną. Taka jest treść tej wiadomości. Odseparowani ze względu na grzech. Na grzech, który nas oddzielił. Wszystkie nasze grzechy. Nieporozumienia, do jakich doszło w historii. To długa droga grzechu, w której wszyscy mamy udział,
Kto ponosi winę? Komunitario. Ma chi ha la colpa? Tutti abbiamo la colpa. Wszyscy jesteśmy winni. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Tylko Pan jest bez winy. Dla mnie osobiście jest to największe niedomówienie tysiąclecia. Te 30 do 50 milionów ludzi, którzy zostali straceni przez Kościół katolicki, to było wielkie nieporozumienie, a my nie wiemy, kogo należy za to winić. Sądzę, że dzieje się tak z powodu wielkiej rozbieżności w teologii, iż ludzie nie uznają wyższości autorytetu Kościoła. Nie wierzę, by zmienili swoje poglądy w tej kwestii. Jest we mnie ta tęsknota, żeby separacja skończyła się, żebyśmy byli zjednoczeni. Jest we mnie ta nostalgia, tęsknota tego uścisku. Pismo Święte mówi, że gdy bracia Józefa zaczęli cierpieć głód, poszli do Egiptu, aby kupić coś do jedzenia. Teraz słychać, jak papież dokonuje błyskotliwego zwrotu, mówiąc o bliskości. I odwołuje się do historii Józefa. A kiedy mówi o jego historii, bądźcie pewni, że obraz, jaki pojawia się w umysłach słuchaczy, prowadzi ich do tego, by wyobrazili sobie Kościół rzymskokatolicki w położeniu Józefa. Józef został źle zrozumiany i zdradzony przez swoich braci, a gdy jego bracia zaczęli cierpieć głód, potrzebowali tego, co tylko Józef mógł im zapewnić. Następnie przyszli pokłonić się Józefowi, poddając się jego panowaniu. Byli oddzieleni od swojego brata, ale przyszli, by na koniec wziąć go w ramiona. Józef objął swoich braci i przebaczył im to, co zrobili. Tak więc, gdy śledzicie tę drobną analogię, zastanówcie się, kim jest Józef w tej historii. Poszli, żeby kupić. Mieli pieniądze, ale nie mogli jeść pieniędzy. Ale znaleźli coś więcej niż jedzenie. Znaleźli swojego brata. Del pasto. Hanno trovato al fratello. Tutti noi abbiamo. Wszyscy mamy walutę, walutę naszej kultury, walutę naszej historii. Mamy wiele bogactw kulturowych i religijnych. Wszyscy mamy też różne tradycje. Ale musimy spotkać się jako bracia. Musimy płakać, tak jak Józef. Te łzy nas zjednoczą, łzy miłości. Quel pianto che unisce. Mówię do was jako brat. Mówię do was w prosty sposób. Z radością i nostalgią, tęsknotą. Niech ta nostalgia, niech ta tęsknota rośnie w nas. Ona nas napędzi, ona sprawi, że przyspieszymy i znajdziemy jedni drugich. I uściskamy jeden drugiego. I razem będziemy wielbić Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana historii. Dziękuję wam bardzo za to, że wysłuchaliście mnie. Dziękuję wam, że pozwoliliście mi mówić do was językiem serca. I proszę was też o przysługę. Proszę, módlcie się za mnie, bo potrzebuję waszych modlitw. A ja będę modlił się za was. Zrobię to. Ale potrzebuję waszych modlitw. I módlmy się razem do Pana, aby zjednoczył nas wszystkich. Przecież jesteśmy braćmi. Więc dajmy jeden drugiemu taki duchowy uścisk, duchowe przytulenie. I pozwólmy, żeby Bóg dokończył pracę, którą rozpoczął.
A to jest cud. Cud jedności już się rozpoczął. Sławny pisarz włoski, Manzoni, napisał kiedyś powieść, w której prosty człowiek, między innymi ludźmi, powiedział coś takiego. Nigdy nie widziałem, żeby Bóg zaczął cud i nie skończył go dobrze. On skończy ten cud jedności. Tak, przyjaciele, starałem się, aby papież mógł mówić bez przerwy, ponieważ pomyślałem, że będzie to dla was ważne, abyście uchwycili myśl przesłania. Chciałbym mieć pewność, że jest to apel o to, abyśmy się uścisnęli, o cud jedności, żebyśmy połączyli się razem, że wszyscy jesteśmy braćmi. Jednak to naprawdę jest apel o to, żebyśmy my, protestanci, wrócili do domu. A tak nawiasem mówiąc, kiedy bracia Józefa odnaleźli go, musieli udać się do Egiptu, gdzie Józef przebywał. Ale pozwólmy mu dokończyć. Proszę was, żebyście mnie pobłogosławili, a ja błogosławię was. Jak brat brata. Przytulam was. Dziękuję bardzo. Chwała, chwała. Tony, dziękuję ci. Hej, ten człowiek prosił o modlitwę. Teraz pojawia się pastor Kenneth Copeland, który był znakomitym uczniem samego Ala Robertsona. Jest on, jak się wydaje, jednym z czołowych przywódców charyzmatycznych w Północnej Ameryce. Jest również całkiem nieźle prosperującym kaznodzieją, jednak interesujące jest to, że pastor Copeland i papież Franciszek mają obaj po 77 lat, także pochodzą z tego samego okresu czasu. Na spotkaniu jest mnóstwo kaznodziejów, są liderzy, ludzie, świeccy, duchowni ruchu charyzmatycznego. Wysłuchali wiadomości od papieża i wstają z miejsc, wyrażają aplauz, podnoszą ręce i uważają, że to jest piękne. Wygląda to jak owo objęcie się, o którym mówił przekaz. Idźmy dalej. Ojcze, odpowiadamy. Odpowiadamy na jego prośbę. Ojcze, zgadzamy się z tą prośbą i z tym sercem, które chce jedności ciała Chrystusa i przychodzimy razem. Zgadzając się w wierze, w jedności naszej wiary. Wydaje mi się, że zgadza się on z tym, co powiedział papież, że powinniśmy się zejść w jedności naszej wiary. Zwróćcie uwagę na te kwestie. I tak jak mówi Pismo, ponieważ nie wiemy, jak się modlić, to modlimy się w Duchu i Duch Święty uzdalnia nas do modlitwy wiary i przyjmujemy te słowa, które nie są naszymi słowami. Modlimy się w Duchu. Nie widzę przykładu w Biblii, w którym Jezus modlił się w ten sposób. Jezus powiedział, będziecie mówić innymi językami i wyszedł uczniom naprzeciw z nadnaturalnym darem, jaki został mi udzielony, aby przemawiali w językach, jakich przedtem nie znali ani nie studiowali, by mogli głosić Ewangelię ludziom w ich rodzimych językach.
Oh, hallelujah, 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 glory, glory, glory. Dziękujemy Ci, Ojcze, dziękujemy Ci. Thank you, Father. Thank you, Father. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Tony, weź swój telefon i chodź tutaj. Chcę, żebyś nagrał naszą wiadomość. Stań tutaj. Obróćmy się tak, żeby papież widział całe nasze zgromadzenie. Oto jest błyskotliwa myśl. Wyznaczyć cele. Kenneth Copeland mówi, by teraz wysłać zwrotną wiadomość do Watykanu, do papieża. Więc muszę znowu jechać do Watykanu. Tak. Dziękujemy Ci z całego serca. Wszyscy Ci przywódcy, którzy reprezentują dosłownie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy kochają Cię, którzy tak jak Ty wierzą Bogu i odpowiedzieli na Twoją prośbę. Właśnie przed chwilą modliliśmy się za Ciebie i z Tobą i zrobiliśmy tak, modliliśmy się w duchu i wierzymy, że przyjęliśmy zgodnie ze słowami Jezusa w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, 24 werset. O cokolwiek prosicie, kiedy modlicie się, wierzycie, że otrzymacie, a będziecie to mieli. A naszym pragnieniem jest to, czego Ty pragniesz. Widać to w 4 rozdziale listu do Efezjan. Of the book of Ephesians, till we all come in the aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według pełni Chrystusa. Dziękujemy Ci. Błogosławimy Cię. Przyjmujemy Twoje błogosławieństwo. Jest dla nas bardzo ważne. I błogosławimy Cię z całego serca. Błogosławimy Cię z całej naszej duszy. I błogosławimy Cię z całej naszej siły. I dziękujemy Ci. Dziękujemy Bogu za Ciebie. I my wszyscy mówimy razem. Bądź błogosławiony. Jeszcze raz. Bądź błogosławiony. Amen. 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 Myślę, że będziesz musiał jechać do Watykanu ze mną. Chętnie. Jestem gotowy. Chwała Bogu. Biskup Tony zaprasza do Watykanu Kennetha Copelanda. Interesujące jest to, co będzie się tam teraz działo. Nie sądzę również, by cokolwiek pominięto. Wydaje się, że przyjęli oni wezwanie papieża do jedności, mówiąc, Ty chcesz błogosławić nam, my chcemy błogosławić Tobie. Wola Pana się wypełni. Tony, dziękuję Ci. O, byłeś dla nas wielkim błogosławieństwem. Kocham Cię. Ja też Cię kocham. Dziękuję Ci. Mówiłem Wam, że to będzie niezapomniane przeżycie. Niebo cieszy się z tego, co się stało. Dzięki Ci, Panie. Hallelujah. Wiecie,
Gdy zaczynaliśmy służbę 47 lat temu, coś takiego było niemożliwe. Copeland zrozumiał, jak bardzo sprawy uległy zmianie od czasu, kiedy rozpoczął swoją posługę, ponieważ charyzmatycy i zielonoświątkowcy byli wówczas żarliwymi protestantami i uważali, że bestie z objawienia to kościół rzymskokatolicki. Uległo to radykalnej zmianie. W ich nauczaniu istniały kontrasty. Pragnąłbym zakończyć pewnym cytatem. Chciałbym zasugerować, żebyście coś przestudiowali. Cytat pochodzi z 35 rozdziału książki Wielki Bój. Zastanówcie się sami, czy to proroctwo się wypełniło. Dziś protestanci o wiele przychylniej odnoszą się do katolicyzmu niż dawniej. W krajach, w których katolicyzm nie jest dominującą religią, a zwolennicy papieża podejmują pojednawcze kroki w celu zdobycia wpływu, zauważyć można coraz większą obojętność w stosunku do nauk dzielących kościoły protestanckie od kościoła rzymskiego. Coraz bardziej popularny staje się pogląd, że nie ma tak wielkiej rozbieżności w najważniejszych punktach, jak poprzednio sądzono, i że niewielkie ustępstwa ze strony zreformowanych kościołów doprowadzą do polepszenia stosunków z Rzymem. Był czas, gdy protestanci wysoko cenili wolność sumienia, którą tak drogo kupili. Ostrzegali swe dzieci przed zwiedzeniami Rzymu i byli przekonani, że dążenie do pogodzenia się z papiestwem jest równoznaczne z niewiernością wobec Boga. Jakże bardzo jednak różnią się od tego owe uczucia, jakie wyraża się dzisiaj. To był Wielki Bój, Ellen White, strona 301. Moi drodzy, dzisiaj to proroctwo wypełniło się na waszych oczach. Zgodnie z tym, co się dzieje, wiem teraz, dlaczego Bóg pomógł nam w 3,5 roku zrobić 1,5-godzinny DVD o wyjątkowym znaczeniu. Jest to film dokumentalny, jaki się właśnie ukazał, zatytułowany Objawienie Panna Młoda, Bestia i Babilon. Gdy to obejrzycie, zrozumiecie, dlaczego jego treść jest tak ważna oraz to, jak blisko końca dziejów już się znajdujemy. Chciałbym jednak podkreślić na koniec, że jest to tylko jedno ze znaczących proroctw, a jeszcze przed nami wiele z tego, co musi się wydarzyć, a co potrzebujemy zrozumieć. Jednak nawet jeśli znamy szczegóły proroctwa, to nie ten fakt może nas zbawić. Potrzebujemy codziennego, osobistego związku z Jezusem, związku opartego o Jego prawdę i Jego słowo. Studiujecie słowo? Chodzicie z Panem? To prawda was uwolni. Potrzebujemy modlitwy, aby rzeczy, które nas powstrzymują, nie odciągały nas od całkowitego poddania się Jezusowi. Bierzmy swój krzyż i naśladujmy Jezusa już dziś. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak wygląda wypełnienie się proroctwa? Czego więcej można oczekiwać niż bezpośredniego apelu papieża do protestantów? Uważam, że właśnie tego byliśmy świadkami.